Konferencja Studenckiego Klubu Motocyklowego oraz Urzędu Miasta w Grudziądzu. Na tej konferencji podsumujemy sezon 2021 w wykonaniu naszej drużyny oraz omówimy główne założenia na sezon 2022. Na Państwa pytania odpowiadać będą pan Maciej Gramowski, prezydent miasta Grudziądza, pan Łukasz Kowalowski, przewodniczący Rady Miejskiej, pan Tomasz Smolarek, pełnomocnik do spraw sportu miejskiego oraz gospodarz, prezes Grudziąckiego Klubu Motocyklowego S.A. pan Marcin Murawski. O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich na naszej wspólnej konferencji, na której chcieliśmy podsumować obecny sezon, a także porozmawiać o obecnej sytuacji klubu i przyszłości. Był to dla nas na pewno bardzo trudny, najtrudniejszy od wielu, wielu lat sezon pod różnymi aspektami. Przede wszystkim na pewno sportowym. Wiadomo, za nami bardzo wycieńczająca walka o utrzymanie PG Ekstraligi dla Grudziądza. Walka nie tylko o sam byt w Ekstralidze, ale także o pieniądze dla spółki miasta. Wiadomo, od przyszłego roku obowiązywać będzie nowy kontrakt telewizyjny. Jest to 6,5 miliona na jeden sezon. Kontrakt jest trzyletni, więc w przypadku dalszego naszego pobytu w Ekstralidze pieniądze dla miasta czy dla klubu są ogromne. Wiąże się to też oczywiście z dużym rozwojem spółki, bo 3 miliony corocznie, minimum 3 miliony będą naznaczone przez Ekstraligę głównie na wydatki związane z rozwojem szkolenia dzieci i młodzieży. 2,5 miliona rocznie będzie przeznaczone właśnie na szkolenie, na rozbudowę sztabów szkoleniowych, stworzenie szkolenia w postaci pitbajków dla 5-6-latków, później klasy 120-125 dla trochę większych dzieci i wystawienie finalnie drugiej drużyny dzieci i młodzieży do 24 lat, która startować będzie w osobno stworzonej lidze w przyszłym roku. Oprócz tego mocne nakłady Ekstraliga będzie kładła na rozwój infrastruktury oraz kadr klubowych. Kluby mają być coraz bardziej profesjonalne, czyli będziemy rozwijali tutaj klub w tym kierunku. Jeśli chodzi o ten sezon, tak jak mówiłem, był to bardzo trudny sportowo dla nas sezon. Brakowało nam dużo, w wielu momentach dużo szczęścia, a także popełnialiśmy niestety sami błędy. Skończyło się trzema remisami w Grudziądzu na własnym torze. W każdym z tych meczów wydarzyła się nam jakaś sytuacja losowa. Naprawdę niewiele brakowało, aby wcześniej zapewnić sobie byt w Ekstralidze. No ale finalnie pełna mobilizacja, wsparcie miasta, sponsorów, kibiców do końca. Za to jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję, bo naprawdę z każdej strony wiedzieliśmy, że wszyscy na nas liczą i nikt nas nie zostawia w trudnej sytuacji. I to wszystko spowodowało te zgranie naszej drużyny, że finalny mecz odjechaliśmy jeszcze na bardzo dobrym poziomie, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać spotkania, przynajmniej w Grudziądzu. I ta drużyna niestety dopiero na koniec zaczęła jechać i pokazała swój charakter, co dało utrzymanie w tej lidze, dało nam na pewno większe pieniądze i przyszłość dla klubu na pewno dużo lepszą, bo ten rozwój będzie od przyszłego roku bardzo intensywny. Na pewno odczuliśmy też finansowo ten sezon. Pół sezonu odjechaliśmy bez kibiców, co było dla nas stratą ogromnych pieniędzy, a także restrykcjami wprowadzonymi przez organ zarządzający w postaci cotygodniowych testów obowiązkowych wykonywanych przez zawodników, całe teamy. Także no, trudny sezon za nami także pod względem finansowym. Jednak tak jak mówiłem, cały czas mogliśmy się liczyć na wsparcie miasta oraz naszych sponsorów, którzy nie odwrócili się od nas, a wręcz jeszcze bardziej nas wspierali. Za to bardzo wszystkim dziękuję. Sezon rzeczywiście był trudny, ale zakończył się sukcesem, utrzymaniem najlepszej lidze żużlowej Europy i świata. I tutaj, korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim zawodnikom, ale oczywiście też wszystkim działaczom, sponsorom, bez których nie byłoby możliwy ten sukces. Oczywiście dziękuję kibicom, którzy do ostatniego biegu wierzyli, że nasza drużyna utrzyma się. W tej chwili cały czas miasto wspomagało klub i tutaj w wielu aspektach, także w aspekcie finansowym, i będzie tak czyniło dalej. Poprosiłem pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Łukasza Kowalowskiego, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, aby przeznaczyć kolejne 1,5 miliona na dokapitalizowanie klubu.
są to spółki akcyjne, są to niezbędne środki, aby można było w sposób stabilny funkcjonować do końca roku. Tak jak powiedział pan prezes, ten kolejny sezon jest sezonem przełomowym, dlatego że po raz pierwszy chyba w historii spółka ma szansę na tak duże dofinansowanie zewnętrzne z kontraktów telewizyjnych. To jest kwota 6,5 miliona złotych, kwota bodajże prawie o 4 miliony wyższa niż dotychczasowe kontrakty. Oczywiście niezależnie od tego liczymy też na wsparcie sponsorów, którzy nawet w czasie, tym bardzo trudnym czasie pandemicznym, klubu nie opuścili. A klub miał rzeczywiście trudny sezon, nie tylko sportowo, ale też finansowo, bo pandemia nałożyła obostrzenia wynikające chociażby z konieczności prowadzenia badań, testów, ale też i ograniczenia liczby kibiców, którzy mogli wejść na stadion. Zatem w tym tygodniu, w czwartek z tego co rozumiem, jest termin sesji nadzwyczajnej, gdzie będę prosił Państwa radnych o wsparcie zmian w budżecie miasta i wsparcie spółki akcyjnej GKM kwotą 1,5 miliona złotych. Powiedział, wystosował do mnie pismo o zwołanie w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej. Ta sesja odbędzie się o godzinie 16 2 września. Będzie na tej sesji tylko i wyłącznie jeden punkt w porządku obrad. Będzie punkt dotyczący dokapitalizowania sportowej spółki akcyjnej GKM Grudziądz z kwotą 1,5 miliona złotych. Prezydent w wyniku analizy budżetu znalazł źródło finansowania. Tym źródłem jest sprzedaż nieruchomości na osiedlu Rządz w kwocie 1,5 miliona złotych. Także w budżecie mamy pokrycie tych środków, nie zwiększamy deficytu i po prostu jako kibic, jako Grudziądzanin, tak, no przede wszystkim liczę na to, że zdecydowana większość radnych poprze tego typu propozycje pana prezydenta. Oczywiście będę ze swojej strony głosował za i namawiał swoje koleżanki i kolegów z klubu radnych Sojuszu Obywatelskich Grudziądz do poparcia tejże inicjatywy. Dziękuję. Sukces w postaci utrzymania się GKM-u najlepszej lidze świata to przede wszystkim sukces sportowy, ale to także i sukces finansowy. Rekordowe wpływy, które znajdą się na kontach wszystkich uczestników PG Ekstraligi, 6,5 miliona. Tak jak przed chwileczką powiedział prezes pan Marcin Murawski, gro z tej kwoty zostanie przeznaczone na utrzymanie drużyny U24, to jest około 8 zawodników, przypominam. Ale warto o tym pamiętać, że z tych pieniędzy będziemy także inwestowali w nasz stadion. To jest przede wszystkim także zakup plandeki, która będzie chroniła tor przed opadami deszczu. Ja przypomnę Państwu, w 2019 roku prezydent Leszna, pan Łukasz Borowiak, już wtedy sygnalizował, że tak naprawdę PG Ekstraliga ma bardzo duże wymagania w stosunku do klubów, jeśli chodzi o infrastrukturę, a te wprost przekładają się tak naprawdę na miasto, które jest właścicielem obiektu. Dzisiaj po tym sukcesie sportowym w postaci utrzymania możemy sobie też powiedzieć, że te pieniądze wesprą klub, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, czyli chociażby wspomniana plandeka. Szanowni Państwo, to jest około 200-300 tysięcy złotych. Te dodatkowe wymagania w postaci chociażby drużyny U24 to jest perspektywa szkolenia, to jest perspektywa stawiania na własnych wychowanków. O tej drabince szkolenia, o której mówił prezes, czyli od pitbajków poprzez klasy 125 po 250, finalnie po klasę 500 cm sześciennych. To jest też szkolenie i to jest przyszłość, jeśli chodzi o rynek zawodniczy, który, jak pokazuje życie w tym sezonie, jest bardzo ubogi tak naprawdę. Słyszy się, że prezesi mają pieniądze, natomiast nie ma zawodników. I to szkolenie, ta drużyna U24, która w roku przyszłym będzie obowiązkiem każdego klubu, no, miejmy nadzieję, da ten zastrzyk nowych wychowanków, przede wszystkim GKM-ie Grudziądz. Ale to będzie przede wszystkim, drodzy Państwo, także część pieniędzy przeznaczona na infrastrukturę, o której, jak już mówiłem, w 2019 mówił prezydent Leszna,
Łukasz Borowiak. Wtedy uczestniczyliśmy razem z panem prezydentem, przypominam sobie, bodaj w dwóch takich spotkaniach, w których spotykali się samorządowcy, którzy już wtedy podnosili jakby sygnał, że no, samorządy nie są w stanie inwestować tyle pieniędzy w infrastrukturę, którą wymaga PGE Ekstraliga. No z drugiej strony, drodzy Państwo, mamy dzisiaj takie, a nie inne relacje telewizyjne, mamy takie, a nie inne stadiony, taki, a nie inny komfort oglądania. Mówił przed chwileczką o tym prezes Marcin Murawski. Będą także boksy, drodzy Państwo. Te boksy będą wyposażone w dodatkowe dwa monitory. To będzie już, nie wiem, XXI wiek, chciałoby się powiedzieć, galaktyka, jeśli chodzi o funkcjonowanie samego sportu żużlowego. I na to są potrzebne pieniądze i te pieniądze otrzymamy z PGE Ekstraligi po tym sezonie, jakże udanym dla nas, jeśli chodzi o utrzymanie się. Czy skład na nowy sezon, czy dwuletnia umowa z Nikim Pedersenem, którym się pochwaliście, nie jest jednak zbyt dużym ryzykiem, biorąc pod uwagę wiek tego zawodnika, i czy to, że są tylko dwie umowy na razie, oznacza to, że w przypadku innych zawodników możliwe są roszady i zmiany? To znaczy tak, jeśli chodzi o Nikiego Pedersena, on pokazał w tym sezonie, że to jest profesjonalista na najwyższym poziomie. Mało jest takich zawodników, która tak funkcjonuje, bo to jest profesjonalizm naprawdę w 100%. Niki mimo swojego wieku podszedł do tego sezonu pod względem przygotowania fizycznego naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Stracił na wadze 6 kg, można powiedzieć, że miał fizycznie formę życia. Myślę, że na to, że udowodnił to, że jest prawdziwym liderem, zawodnikiem top 10. Średnia powyżej 2-0, wiadomo, to już z przypadku się nie bierze. I patrząc na to, co jest na rynku, nie baliśmy się ryzyka. Wiedzieliśmy, że to jest po prostu konieczność, że Niki musi zostać z nami i od niego musimy zacząć budować skład, bo na rynku ze świecą można szukać po prostu takich zawodników na takim poziomie, na tym momencie. Drugi zawodnik, Przemek Pawlicki, jest to nasz kapitan. Pokazał w tym roku, że potrafi jeździć tak jak w poprzednich sezonach, szczególnie na to, że w Grudziądzu wykręcił średnią również 2-0. Problemy były bardziej na wyjazdach, rozmawialiśmy o tym z Przemkiem, więc i zawodnik, i my wiemy, co trzeba poprawić. Tor w Grudziądzu na już też jak własną kieszeń może jeździć z zamkniętymi oczami, więc nie wiedzieliśmy. Nie wyobrażaliśmy sobie po prostu drużyny bez tutaj Przemka, naszego kapitana, w przyszłym roku. I od tych dwóch zawodników postanowiliśmy rozpocząć budowę składu na sezon 2022. Jeśli chodzi o dalsze ruchy, to już zdajemy sobie chwilę, sondujemy rynek, rozmawiamy z wieloma nazwiskami i zobaczymy, jak sytuacja się potoczy, bo jak tutaj pan Tomek Smarek wspominał, zawodników niestety na rynku nie ma. I trwa walka po prostu o najlepsze nazwiska na rynku i zobaczymy, co się wydarzy. Na ten moment postawiliśmy na naszych liderów sezon 2021 i dalej spokojnie będziemy budowali drużynę. Chciałem jeszcze zapytać o te 1,5 miliona, bo z jednej strony tu panowie wspomnieli o tych obostrzeniach, o tych covidowych dodatkowych wydatkach, o tych braku kibiców, czyli mniejszych wpływach, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że drużyna zdobywała nie za dużo punktów, więc tu po tej stronie koszty były mniejsze. Czy bez tego 1,5 miliona moglibyśmy powiedzieć, że klub zakończyłby sezon z dziurą budżetową pokaźną? To znaczy w tym sezonie zabrakło nam około 600 tysięcy. Milion mieliśmy zaplanowany wcześniej w budżecie i wydatki tego typu jak testy czy brak wpływów z kibiców to były rzędu jeszcze większych pieniędzy. Około 700 tysięcy jest brak wpływów z biletów, bo zawsze klub powyżej miliona zbierał z tych wejściówek, wiadomo, pełny stadion, zawsze mogliśmy liczyć na pełny stadion kibiców. W tym roku tego nie było przez pół sezonu, a przez drugie pół sezonu było 25%, później 50%. Więc najbardziej ucierpieliśmy pod tym względem, a druga sprawa to jest fakt wykonywania testów już cotygodniowych praktycznie i to jest kolejny bardzo duży wydatek, więc to się zbilansowało w ten sposób, że faktycznie na te punkty nie wydawaliśmy aż tak dużych pieniędzy jednak. W każdym meczu robiliśmy w Grudziądzu przynajmniej około 45 punktów, więc to te finanse i tak były bardzo duże względem przychodów z biletów, których nie było. Mogę dopowiedzieć tylko? Ja tylko chciałem dopowiedzieć odnośnie tej sytuacji związanej z Nikim Pedersenem. Proszę zwrócić uwagę, ja o tym mówiłem, o tym mówił prezes. Topowych zawodników na rynku jest bardzo mało. Topowych, czyli takich gwarantujących zdobycz punktową, myślę w okolicach 13-14 punktów. I proszę zauważyć, mówimy tutaj o Nikim Pedersenie, który ma parfowany, znaczy jest porozumienie na kolejne 2 lata, ale jeszcze dobre 2-3 tygodnie temu ten Niki Pedersen był praktycznie łączony z Zieloną Górą.
wypadku ewentualnego spadku PKM-u, a więc proszę zobaczyć, jak ten rynek jest mały, jak prezesi praktycznie, brzydko powiem, wydzierają sobie tych zawodników. Natomiast co bardziej zapobiegliwi, mając gwiazdy typu Tai Wufinden, Emil Sejfudinow, no akurat to może zły przykład, ale Jason Doyle, no kontraktują tych zawodników, dogadują się z nimi już w pierwszej kolejności. No, Sejfudinow ok, bo rzeczywiście tam jest nadmiar, rzeczywiście chciałoby się powiedzieć, zawodników topowych. Natomiast ten przykład Nickiego Pedersena jest tutaj idealny, że gdybyśmy go nie zostawili, gdybyśmy z nim nie rozmawiali, to pewnie Nicki Pedersen od tygodnia byłby w zupełnie innym klubie. I zwracam po raz kolejny uwagę na to, że tych topowych z 60, panie prezesie, jest naprawdę jak na lekarstwo. To jest walka o być albo nie być. Pytanie do pana prezydenta. Odnośnie finansów, jak te półtora... Dobrze, ja chcę, żeby było wysoki stół, żeby nie przysłonił mikrofon pana prezydenta. Jak te zapowiedź o tym 1,5 miliona na masie do tych zapowiedzi słyszanych przez nas od lat, że na miejskie spółki sportowe trzeba finansowanie miejskie ograniczać. No, czasem tutaj właściwie to chyba trochę w jedną stronę idzie cały czas. No nie do końca, bo ten poziom finansowania jest zbliżony do tego, co było w latach poprzednich. Może inna była struktura finansowania. Niemniej utrzymanie drużyny w tej najlepszej lidze powoduje, że mamy szansę na rekordowe kontrakty telewizyjne w kolejnym sezonie, 6,5 miliona. Co daje szansę też na i lepsze pozyskiwanie sponsorów. Miejmy nadzieję, że pandemii nie będzie już, przynajmniej w takim wydaniu. Gdyby nie było tych obostrzeń pandemicznych, to myślę, że klub byłby też w innej sytuacji finansowej. My musimy tutaj zadbać o to, żeby klub miał stabilizację, żeby klub mógł kontraktować spokojnie zawodników na kolejny sezon. To o tych problemach, o których tutaj koledzy mówili, one są znane. A naszą rolą jest właśnie pewna stabilizacja, która daje właśnie możliwość spokojnego kontraktowania, przygotowania się do kolejnego sezonu. Myślę, że takie są oczekiwania też kibiców, takie są oczekiwania oczywiście zawodników i też sponsorów, którzy wiedzą, że klub ma tą stabilizację finansową. Stąd taka, a nie inna decyzja.